Wiesz, co ja bym zrobił za 4 złote? Ha, dziewczyno. Sobie nawet nie wyobrażasz. Co my do gara wrzucimy teraz? Będziesz jadł ananasy. No ludzie, no patrzcie, no kurde, to trzeba być... Banany. Nie wiem, ja nie rozumiem, no przypuszczę kasę. 2 złote za arbuza dała, 2 złote za ananasa. No jak to możliwe? Jak ty sobie to wyobrażasz? Okej. Okay. O, hardcore. Posiedzimy sobie tutaj na rondzie i zjemy sobie. Ale kurczę, tu jest bardzo gorąco, to się nie wytrzyma do tego. To jak ty w ogóle gospodarzysz, że tobie dać pieniądze jakieś? To weź nie, całe 4 złote wypierdzieli, o tak, na, chciał jeszcze, żeby resztę na arbuzy jakieś, jakieś ananasy, banany. 4 złote, no ja pierdzę. A ty byś chciał, żebym jeszcze z powrotem przyniosła resztę, tak? Z 4 złotych. Marta, ja to bym normalnie tak, jakbym wziął 4 złote, to bym... cały dzień ja tylko, wiesz, tynk z muru, nie? Ze ściany. Wiesz, co ja bym zrobił za 4 złote? Ha, dziewczyno, sobie nawet nie wyobrażasz. Ja bym samochodem do domu przyjechał. O, tu były rybki kiedyś, a w fontannie nie ma wody. One umierają. Nikt się nie martwi o te bestie. Jedna rzecz, z rzeczy, która tu jest naprawdę z dupy, to wymiana pieniędzy. To jest coś niesamowitego, nie? To doszukują się w każdym jednym banknociku. Nie może być skażony w ogóle. Nie, bez skazy. Jakiekolwiek naruszenia na banknocie, zadarki jakiegoś brudnego, nie wiem, no właśnie, kącika na banknocie. Problem jest w tym, że no, te banknoty, co my mamy... Te banknoty, co my mamy, no mają jakieś tam plamki, a oni się patrzą na każdy jeden banknot. Wiadomo, że one są... Bardziej, że moje pieniądze trochę się teraz zrobiły takie wilgotne. To już w ogóle nie chcą w ogóle... Bo przemiękł mi plecak i one się takie zrobiły troszkę dlatego... wilgotne. I teraz muszę je wysuszyć. No nie wiem, jak się wysuszą, to też będą takie... Robią wszędzie problemy i to w bankach, wszędzie. Nie wiem, nie wiem, kogo to jest wina. Czy to jest wina w ogóle tutaj... Tutaj tego systemu, czy po prostu Europa blokuje właśnie tą walutę europejską. Trochę nienormalne, bo to jest pieniądz, a oni nie chcą wymienić pieniędzy. Nie wiem, nie kumam tego, naprawdę. Musi być bez skazy. Czysty, świeży. Musi pachnąć jeszcze farbą. Dokładnie. Banknoty muszą być jak nowe tutaj. A.